Edukacja miała być najważniejsza, a wy przez 7 lat tak naprawdę zniszczyliście edukację. Już nie mówię o reformach pani minister Zalewskiej czy pana ministra Czarnka, ale mówię o tych ludziach, którzy na co dzień uczą, którzy na co dzień opiekują się i wychowują przyszłe pokolenia Polaków. Ich uważacie za wrogą tkankę. Przez te 7 lat sprowadziliście ich płace właściwie do najniższej płacy, do najniższego wynagrodzenia. 2021 rok – zero podwyżki dla nauczycieli. 2022 – 4,4. Teraz łaskawie dajecie 7,8 przy inflacji 17%, a w przyszłym roku prawie 19%. To jest szanowanie zawodu nauczyciela. Prowadzicie edukację kosztem pensji nauczycieli i kosztem samorządów terytorialnych. W 2015 roku dopłaty samorządów do zadań subwencjonowanych to było 20 miliardów, teraz to jest prawie 40 miliardów. 100% więcej. Nie szanujecie edukacji, nie szanujecie demokratycznego państwa, pogardzacie nauczyciela. Bardzo dziękuję.